TVP i Dziennik Bałtycki poinformowały, że pojawił się wniosek o kolejne zbadanie Stefana W. Zabójcy prezydenta Gdańska. Czy to oznacza, że oddala się widmo kary dla człowieka, który na oczach Polski zadźwiał Pawła Adamowicza? Serwis TVP Info podał informację o wniosku, który trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Czytamy, że biegli będą chcieli jeszcze raz przebadać mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Pawła Adamowicza. TVP o Stefanie W. Będzie poddany kolejnej obserwacji psychiatrycznej. Wciąż nie jest znany termin rozprawy Stefana. Biegli nie są w stanie ocenić poczytalności podejrzanego, który na oczach milionów biegł na scenę zadając śmiertelne ciosy nożem Pawłowi Adamowiczowi. Dziennik Bałtycki poinformował wczoraj, że do gdańskiego sądu trafił wniosek o obserwację sądowo-psychiatryczną Stefana W. To oznacza, że dotychczasowe ustalenia w jego sprawie były niewystarczające. Biegli, którzy przeprowadzili jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne podejrzanego, nie byli w stanie ocenić stanu jego poczytalności. Zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji, poinformowała Gazetę Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk. Wniosek w sprawie sporządziła prokuratura. Po przychyleniu się sądu do takiego stanowiska Stefan będzie mógł zostać poddany obserwacji. Wniosek trafił do sądu 4 marca. Prokuratorzy poinformowali w lutym, że opinia sądowo-psychiatryczna Stefana, którą dysponowali, nie wystarczy do ustalenia stanu jego poczytalności w chwili ataku na Pawła Adamowicza. Zaznaczmy, że Stefan W. to dawny kryminalista, który spędził kilka lat w więzieniu. Już wtedy był leczony psychiatrycznie. 13 stycznia w trakcie wojewódzkiego finału WOŚP w Gdańsku ranił prezydenta Gdańska na scenie podczas symbolicznego światełka do nieba. Wykrwawiający się włodarz miasta trafił w stanie ciężkim do szpitala. Przetrwał tylko jedną noc, rany okazały się zbyt poważne. Zmarł 14 stycznia po południu.